Nazywam się Henryk Gołębiowski. Od 4 lat jestem sekretarzem powiatu chełmskiego. Jedną kadencję byłem radnym powiatu. Od urodzenia mieszkam w Wojsławicach. Zapraszam na wycieczkę do mojej rodzinnej miejscowości. Kandyduję na wójta gminy Wojsławice. Stojący za mną ratusz odmienił wygląd ścisłego centrum Wojsławic. Jednakże zamiast 5 400 000 zł kosztował blisko 10 milionów. Nie byłem i nie jestem przeciwnikiem jego budowy, ale zrobiłbym to inaczej. Zrobiłbym to z głową. Przede wszystkim pozyskałbym na jego budowę środki zewnętrzne. W tym samym czasie po sąsiedzku prowadzony był remont kościoła. Osobiście byłem zaangażowany społecznie w przygotowanie wniosków o jego dofinansowanie. Efekt to 8 dotacji ze środków unijnych, rządowych i samorządowych. To dowód, że można działać inaczej, że można działać skuteczniej. Synagoga to zabytek zarządzany przez gminę. Do tej pory mieścił się w niej Urząd Stanu Cywilnego, sala ślubów, sala narad i biblioteka. Grozi jej popadnięcie w ruinę, bo ma wspólne ogrzewanie ze starym budynkiem gminy, który przeznaczony jest do sprzedaży. Nie wolno do tego dopuścić, bo to element dziedzictwa kulturowego Wojsławic, dowód historii wielokulturowości, który nadaje miejscowości rangę i splendor. A teraz popatrzmy, jak wygląda kultura w Wojsławicach. Przed budynkiem widzimy 4 rzeźby muzykantów. Wielu mieszkańców nie rozumie, co symbolizują te rzeźby w zestawieniu z tym, że w gminie nie ma już orkiestry dętej, nie ma chóru, praktycznie nie działają już zespoły ludowe, a zespół młodzieżowy Mada Bis działa już poza GCK. Spowoduję, aby oferta kulturalna była atrakcyjna i była dostępna dla wszystkich grup wiekowych, dla wszystkich mieszkańców gminy. Tak wygląda remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsławicach. Nie widziałem gorszej, która byłaby zlokalizowana w siedzibie władz gminy. Pewnym paradoksem jest to, że gmina posiada niewykorzystane, niszczejące budynki po ośrodku zdrowia i po aptece. Popatrzmy na nie. To budynek wykorzystywany tylko w połowie przez warsztaty terapii zajęciowej. Widzimy tu klasyczny przykład prowizorki. Budynek został ocieplony tylko na jednej ścianie od strony głównej ulicy. Zrobiono to 4 lata temu, przed poprzednimi wyborami samorządowymi. Jaki uzyskano efekt ocieplenia? Żaden. Być może chodziło o efekt wyborczy. A to niszczejący budynek po zlikwidowanej aptece. Dotychczas nie znaleziono sposobu na jej zagospodarowanie. Budynki gminne, które oglądaliśmy, oraz te po zlikwidowanych szkołach mają tętnić życiem, służyć mieszkańcom i tworzyć miejsca pracy. Wiem, jak to zrobić i zrobię to. Jesteśmy teraz w Majdanie Nowym. To budynek, w którym jeszcze nie tak dawno działał Wiejski Dom Kultury i Klub Rolnika. Dzisiaj strach tu wchodzić. Nie rozumiem, dlaczego nie skorzystano z dostępnych środków na remonty tego typu obiektów. Osobiście zadbam o to, by wyremontować świetlice i remizy Ochotniczych Straży Pożarnych. Po drodze trafiliśmy do miejsca w Majdanie Nowym, w którym dzieci oczekują na autobus szkolny, a dorośli, by dojechać do gminy lub powiatu. Nie spotkałem w żadnej gminie takich przystanków. Będę sukcesywnie je wymieniał na terenie całej gminy. Popatrzmy na infrastrukturę sportową w Wojsławicach. Nie możemy dojechać do stadionu, gdyż przez 3 kadencje nie udało się wybudować drogi dojazdowej. Jesteśmy na stadionie w Wojsławicach. Stadion jest bardzo zaniedbany. Brak siedzisk dla kibiców, nie ma ławek dla zawodników rezerwowych, WC jak za króla świeczka, brak zaplecza dla zawodników. To miejsce musi być odnowione i ma tętnić życiem. Poza meczami będą odbywać się tutaj duże imprezy plenerowe. Chcę także tworzyć plenerowe siłownie i rozwijać inne dyscypliny sportowe. A teraz zapraszam do sąsiednich gmin o podobnych budżetach. Zobaczmy, jak oni gospodarzyli i jak rozwiązywali problemy swoich mieszkańców. Zobaczcie Państwo stadion w Białopolu, który wybudowany został ze środków unijnych. Na stadion w Wojsławicach też tak może wyglądać. Gmina Białopole oprócz nowoczesnego stadionu ma także boisko wielofunkcyjne
pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz 3 place zabaw. Jesteśmy w gminie Żmudź. Po prawej stronie widzimy pełnowymiarową salę gimnastyczną, a po lewej stronie wielofunkcyjne boisko. Jesteśmy w ulicy Leszczańskiej w gminie Żmudź. W budynku po zlikwidowanej szkole zorganizowano środowiskowy dom samopomocy. Osoby starsze mają opiekę, a mieszkańcy gminy pracę. Będę takie formy wykorzystania budynków stosował również w gminie Wojsławice. Nieczynny budynek szkoły w Wołkowianach w gminie Żmudź wykorzystywany jest częściowo przez spółdzielnię socjalną Dębowy Las. Jeśli dostrzegacie Państwo różnicę, jeśli chcecie, żeby tak było w Wojsławicach, to proszę, pójdźcie na wybory w dniu 16 listopada i oddajcie na mnie swój głos. Wiem, jak spowodować, by nasza gmina Wojsławice była lepsza.